Siema, jestem Rajot GPLAY, to jest kolejny odcinek z naszej serii na wschodzie, oczywiście na mapie Eastern, która już niebawem wyjdzie z testów, nie będą tylko poprawiać i tak dalej, wiadomo o co chodzi, co nie? Working Progress też niebawem się zdarzy, a tymczasem, cóż, no zobaczcie, jest godzina 10:13, czas razy 5 już oczywiście, jak mówiłem wcześniej, tylko zapominam o tym. I zobaczcie to, nie? Jak to pięknie wygląda, po prostu wow. Dopiero jakiś czas temu ogarnąłem tak naprawdę, że season teraz ma te nowe liście, że wiecie, te liście są zaraz takie pół żółte, pół zielone i dają mega klimatu wczesnej jesieni, więc naprawdę wybaczcie, naprawdę kozacko to wygląda, czuć tą jesień po prostu wow. No jaram się, no co mogą powiedzieć, nie? Dobra, a dzisiaj akcja fajna, ponieważ też po prostu pisało, że Rajtus, kupiłeś sobie MTZ-a, a on słabszy od Białorusa był. No to mówię, że to jest dalej ten sam model. Ja nawet powiem więcej, jest więcej koni, bo tu jest 110 w nim, a została tylko zmiana maska, został przekolorowany i tak dalej. Więc to jest tylko efekt wizualny tak naprawdę. No i ta nalepka tu jest jakby z tego, ale wiadomo, że jest chip tuning i tak dalej, nie? Więc, zresztą marchewka mi została, skądś, dobra. No, dzisiaj ogólnie... A pies gdzie poleciał? No, gdzieś lata debil pewnie. No dobra, okej, spoko. Dziś ogólnie będziemy robić wyjazd na kolejne nasze przepiękne pola. I pokażę wam od razu, że rzepak mi urósł. Także superancka sprawa. Znaczy urósł, rośnie, więc super. Bo co by nie było, rzepaczek już jest jakby możliwość zasiania jego minęła. No i lecimy kolejnym dniem, wiadomo. Będę siał szczężyto. Może nie dziś, ale dzisiaj w kolejnych odcinkach. Dziś chcę się skupić głównie na uprawie gleby, to znaczy pojedziemy sobie bronować jedno pole. Tak, jedno pole pobronujemy, a drugie poagregatujemy. Dlatego idziemy najpierw... bronowanie było ostatnio, więc idziemy sobie agregatem dzisiaj. Najpierw pojedziemy agregatem, bo myślę, że będzie zarąbiście wygląda, chciałem powiedzieć. Aż screena strzelę, normalnie nikt nie uwierzy, nie? Kozackie. Super. Super sprawa. O, kamerka, halo, wracamy na miejsce, dokładnie. Persik, uciekaj stąd, bo zaraz będziemy spadać. Tu wsadzimy sobie już to siano, jak coś, tyle jest, więc spoko. No i wiesz, jak to działa. Ogólnie cała akcja nawozów, oprysków ruszy dopiero na wiosnę, więc teraz nic nie ruszam. Dajcie znać, czy się powinno opryskiwać rzepak na wiosnę, na jesień, bo chyba się powinno, co nie? Chyba tak. Dobra, nie przedłużajmy, bo bez sensu to jest oczywiście. Odpalajmy sobie oczywiście naszą maszynkę, naszego MTZ-cika i bierzemy tutaj, podczepiamy sobie nasz agregacik oczywiście. Pojedziemy sobie na jedno pole takie mniejsze, a na tym większym po prostu pobronujemy, żebym dzisiaj to mógł fajną akcję jakoś tam powiedzmy wykonać. Oj, to chyba trochę niefartownie mi się to udało. Czekajcie, o. Dobra, teraz ruszamy. No, troszeczkę z daleka, ale to nic. Okej, wszystko elegancko. No i dobra, już sobie wyjeżdżam powolutku. Troszkę też tak powiem wam szczerze, cieszę się, że mam dużo maszyn, ponieważ mogę sobie upychać tak jak trzeba, w sensie upychać je mogę po prostu do garaży, co nie? Ja upychając do garaży po prostu wiem, coś tam się faktycznie dzieje i że jest sam w nich ciasto, trzeba najpierw kombinować, co zrobić i tak dalej, nie? Więc to spoko opcja. No i też fajnie, że tych maszyn trochę tutaj przybywa. Wiadomo, też sporo sobie zarzuca, że za szybki rozwój. Tutaj może Riot zwolni troszeczkę, ponieważ oglądając swoje filmy, no widać, że nawet rok nie minął, a ty już tam masz kupę remontów i tak dalej, co nie? No tak, oczywiście, bo już on tłumaczy, dlaczego tak się dzieje. Raz, że chciałbym, żeby ta seria nie była nudna, to jest po pierwsze, żeby... Może no trochę za mały, to bym powiedział. No ale dobra, więc większego nie mam, kupimy za rok. Już krzaczki są te seasonowe, więc fajnie. Nie chciałbym też, żeby ta seria była taka nudna dla was. Chciałbym, żeby non stop coś tam się działo. O, tu zaczęliśmy rzepak, między innymi też. Znaczy ja zacząłem ostatnio, już pod odcinkiem. A dobra, powracając do meritum, bo kurczę się zagubię, nie? Nie chcę, żeby ta seria była nudna po prostu i robiąc jakieś tam rozwoje ciekawe, wprowadzając jakieś tam nowe rzeczy, remonty i w ogóle, po prostu sprawiam, że każdy odcinek coś tam w sobie ma jakąś wartość i nie jest taki po prostu odcinek, żeby to nagram sobie takie dwa odcinki, żeby przeskoczyć i potem coś zrobimy fajnego. W każdym staram zrobić coś fajnego, coś nowego pokazywać, żeby po prostu nie było nudy. Jednocześnie to jest bardzo trudne, ponieważ przy takim pokazywaniu nowych rzeczy prawdopodobieństwo, że wam się skończą jakieś pomysły jest duże. No i też, że skończą wam się pieniądze. Póki co mam 72 000 na koncie. Jakieś paliwo do Białorusa trzeba było kupić. Jakieś tam Belarus, no ale wiadomo. Jakieś tam trzeba, wiecie, utrzymać krowy i w ogóle, to wszystko jednak trochę kosztuje, no i leci z tego po prostu kaska, więc chcę sobie jak najszybciej gdzieś tam zacząć już, powiedzmy, zarabiać, a zarabiać dopiero będę za rok, kiedy już krówki będą produkować mi po prostu mleko, nie? No póki co tej opcji jeszcze nie mam jakby włączonej do końca, bo krówki są jeszcze młode, no więc muszę po prostu czekać, nie? Ale piękna jesień, naprawdę, w sensie czekam jeszcze aż będzie jesień, tak już prawdziwa jesień, że będzie tak złoto, ale jest po prostu teraz fajnie, jest tak, no czuć, to jest jesień, kurczę, mega fajne kolorki, nie? Jestem ciekaw też właśnie jak ten sezon w Farmingu 22 będzie wyglądał, bo to też może być ciekawe. I cóż, też ogólnie prawdopodobnie dzisiejszy film, który widzicie, był z takim interem nietypowym, ponieważ ze stroną nową, raczej chyba tak, postaram się, żeby tak było, tak mam nadzieję, więc wszystko jeszcze opowiem dokładnie tam gdzieś przy filmie prawdopodobnie jakimś tam, albo nawet już wam to powiedziałem, więc w sumie nie wiem co czy mówić, po prostu prowadzimy odcinek, ale tak, jakaś tam umowa, kontrakcik się został podpisany, więc jakby co macie teraz, przez jakiś czas będziecie mieli takie po prostu intra reklamę? No, tak to mogę chyba nazwać, tak będzie najprościej chyba dla was. No, więc spoko opcja, nie? Spoko opcja. Riot się sprzedał. No. Ale nieważne. Zjedźmy na temat odcinka, bo troszkę odbiegam. Chciałem po prostu tak poinformować, ale myślę, no w sumie po co informować mam, skoro film informacyjny o tym będzie. Także no bez sensu, ale dobra. Więc fajnie, dojeżdżamy sobie powoli na to już nasze pole. Jezus, widok kozacki. Jakieś pole muszę tam gdzieś kombinować sobie, nie? Dobra, i co? I będę sobie wjeżdżał pewnie od drogi. Teraz rozpocznę. Dobra, troszkę do glebę sobie spulchnimy. Na tych polach, co teraz jesteśmy, będę chciał sobie rozpocząć siewy jeszcze przed zimą, więc to myślę spoko. Ogólnie odcinków przed zimą będzie, nie wiem, jeszcze parę i raczej ta jesień tak będzie strasznie skipnięta troszeczkę, ale to nic. Bo wiadomo, największą porą roku, najdłuższą porą roku jest dla mnie oczywiście lato, bo tam zawsze jest dużo, powiedzmy, pracy wtedy. No i nie ma co ukrywać, że jak jest dużo pracy w lecie, no to na jesień stawiam sobie jakieś tam prace takie pożniwne, coś tam, jakieś siewy, jakieś oreczki właśnie jak teraz, czy kultywatorowanko, jakieś tam fajne, więc nie będę tutaj z wami, no, ukrywał tego, że po prostu jesień jest taka, żeby sobie przejść ją fajnie i w ogóle, nie? Więc super. Z każdego jakiegoś tam dnia będę coś pokazywał. No i też mam czas na razy 5, więc muszę troszkę się jakby sprężać. Zaraz mam padać nawet, o! Oby nie padało jak będę bronował, bo trzypek sobie w błocie nie da rady raczej. No ale to zobaczymy zresztą, nie? Więc fajna sprawa. No i tak, już napiszecie, a zaraz kupi nowy traktor i tak dalej, będzie się rozwijał, że coś tam, że straci to urok. Też tak nie chcę szybko się rozwijać, wiadomo, coś tam powoli chcę robić jakoś, ale nic takiego specjalnego. Też na pewno będę chciał zrobić troszkę pieniędzy w zimie właśnie podczas to odśnieżania jakichś tam różnych rzeczy. Wiecie, pomóc po prostu jakimś tam sąsiadom i tak dalej i w ogóle. No i też czytam komentarze, widzę, że tam mówicie, że tutaj narzekam, że roleplaye są cringe'owe, że nie lubię ich i tak dalej, a sam jakieś tam robię wstaweczki, że ha, idziemy tutaj, robimy to, nie? Oczywiście, że macie rację, że robię takie wstawki, ale to nie jest roleplay. Pamiętajcie, że prawdziwy roleplay to jest trochę co innego niż to, co ja robię, ponieważ to, co ja robię, to jest tylko i wyłącznie wstawka, która ma was wprowadzić w klimat w tej serii, w tej mapy i w ogóle, nie? Nie chcę robić roleplaya, bo to zrobienie dobrego roleplaya wymaga czasu, dużo wolnego czasu przede wszystkim i ludzi, z którymi to się dobrze będzie robiło, nie? Bo zrobić cringe'owy tam mogę sam, co nie? To nie będzie najmniejszego problemu. Ale wiecie, zrobić coś fajnego, co mi się spodoba, no to już troszeczkę... Tu już troszeczkę wygląda to inaczej, nie? Więc trzeba po prostu jakoś to tam rozgraniczyć sobie, nie? Żeby... Wiecie, nie robić czegoś na odwal, nie? A nie chciałem robić czegoś na odwal, tylko też tam w miarę jakoś się wam tam postarać, żeby coś fajnego... żebyście mieli. Bo co by nie było, no wiecie... Też nie chcę robić jakieś tam powtarzalne rzeczy, co nie? Wiadomo. Więc co myślę, to będzie fajna opcja na zrobienie sobie fotki, więc chyba co jakąś fotkę sobie strzelę. Dajcie mi chwilkę, zaraz do was wrócę, okej? Wracałem ponownie, fotki zrobiłem, myślę, że spoko w miarę wyszły. O, coś tam się wybierze do tej miniaturki. No i dobra, odcinek też nie chcę, żeby trwał trwał zbyt długo, bo wiadomo, nie o to chodzi mi, żebym te odcinki takie robił 800, tylko na spokojniaczku sobie zrobić i tak dalej, nie? Więc okej, myślę, pół godzinki będzie w miarę w porządku. I cóż, no propos naszych krówek, jeszcze tam za wiele nie produkują tych rzeczy. Miałem w sumie dzisiaj jechać po te krówki i je kupować, ale zapomniałem oczywiście, więc pewnie gdzieś tam w kolejnym sobie dokupimy kolejne krówki, bo chciałem, jak mówię wam, przed zimą dokupić około 6 krówek, 8, to no to powiemy 10 chyba z tego, co mi się kojarzy, chyba mówiłem 10, kurczę, nie pamiętam do końca, bo gdzieś tam te filmy, jak się nagrywa, powiedzmy, raz na jakiś czas, trochę zapominam dokładnie, co chciałem tam zawrzeć w tym, co mówiłem, no ale powiedzmy, że na pewno chcę tych krówek trochę więcej, nie? Więc co by nie było, co chyba też nawet nie będziemy wracać, więc sobie po prostu zrobię poprzeczniaka teraz, a potem już będę z bańki tam, nie? Okej. No, więc o tych krówkach muszę pamiętać po prostu, żeby je dokupywać. Albo nie? Dokupować? Dokupować? Dokupywać. Jak się mówi poprawnie? Nie pamiętam już. To dokupować. Ja się nie mówi kupywać, tylko kupować, nie? Więc dokupować. Kurczę, nie wiem. No nieważne. Ja w ogóle tak, jeżeli oglądacie do tego momentu, to napiszcie hashtag jesień, ja mam walne serducho i o. I macie, kurczę, spoczko dzisiaj integracji taką, nie? Wiecie co, nie wiem, czy nawet będę w sumie jechał na kolejny raz. O, nie wierzę. Deszczyk mi teraz pada. Zobacz, co jest. Ale może jakiś przelotny taka, tylko ten będzie. Może tylko to jakiś przelotny deszczyk, który zaraz mi minie. Mam taką nadzieję, bo nie chciałem raczej działać w orce w deszczu, co nie? No troszeczkę... no słabo by było, jakby nie mówić. No zrobimy tak, że potem resztę gdzieś tam siewnikiem sobie ogarnę, żeby już tam po kilka razy nie robić tego. No, troszeczkę to jest takie nieforemne to pole. Ej, czekajcie, skradny przejazd ma 3 metry, nie? Bo to jest 3-metrowy... 3-metrowy czy 2-metrowy? Teraz sprawdzimy sobie, poczekajcie. Garaż... On ma 2,5 metra, aha, dobra. 2,5 metra, no to 5 metrów powiedzmy miałem w tą stronę, ale tak pół metra tam powiedzmy margines błędu, czyli 4,5 plus tutaj 2,5 metra, tylko tak jeszcze z metrów w sumie zostanie, no to będzie 4,5 metra plus 2,5 metra to jest 7 metrów, plus tutaj około metr, no to jak jest 8 metrów, no 8 za 9 za coś takiego będzie, nie? Plus minus. No w sumie to chyba na w miarę realnie z tego co wiem. Bo to pole serdecznie tam jest wąskie w miarę, takie ostro wąskie, więc spoko, nie wiem ile to ma hektarów, ale chyba też nie za wiele. W ogóle zaraz właśnie sprawdzę sobie ile to ma hektarów, bo to w sumie też takie rzecz, której wam jakby nieczęsto mówię, a może ktoś będzie chciał wiedzieć. To pole ma 40 jarów, nie? No to... fajnie, 40 jarów ma pole, nie? No nieźle. To nic, ale też w sumie chyba realnie nawet wyszło w miarę. Mówię w miarę, nie wiem czemu. Tak, ostatnio ktoś policzył, że w 5 minut, w 5 pierwszych minut odcinka powiedziałem 17 razy więc. Że komuś się chciało to szacun, więc dziękuję. ale tak, czasami mam takie jakieś swoje słówka, które są tak zwanym zapychaczem, nie? Czyli powiedzmy to, gdzieś tam coś powiem i potem to słowo jakby gdzieś tam mi automatycznie wylatuje w zamian za jakieś inne, żeby po prostu nie przerywać jakby ciągłości powiedzi, tak, jakoś tak działa chyba. Więc... właśnie teraz... to się zdarza u mnie jak najbardziej, niestety nie wiem jak to naprawić, a to... Znaczy wiem jak naprawić, ale chciałbym gdzieś to też naprawić. Jak to jest najgorsze wtedy właśnie, kiedy nie mam o czym rozmawiać powiedzmy? Albo coś na czymś myślę, nie? To chyba jakoś tak, no ale mniejsza, nieważne. Teraz idziemy sobie właśnie po nowych terenach mapy, których jeszcze chyba nie widzieliście za bardzo. Chyba tędy jeszcze nie jeździłem. Więc macie troszkę nowy teren, takie spojrzenie na tą mapę z drugiej strony. No już całkiem spoko to tutaj to wygląda, nie? Całkiem spoko. Teraz tak na taką górkę wjeżdżamy. Tak, tu chyba nie byliście jeszcze ze mną na odcinkach, więc macie coś nowego. Mapa duża, konkretna, fajna. Podoba się mi. Dobra. A pojedziemy sobie ogólnie teraz na gospodarstwo, zamieniamy się ciągnikami i lecimy na pole, które widzieliście wcześniej. Co prawda tam jakoś mało jeżdżę po tamtych polach, ale tak staram się w miarę robić dawkować wam pola. O, to właśnie jest rzepak, kolejny zasiany, bo są 3 pola z rzepakiem. Staram wam się jakoś dawkować te pola w taki sposób, żeby nie było ciągle tych samych, tylko raczej coś raz jest takie i w ogóle, nie? Czekajcie, ten sobie pojedziemy. Bo ten chyba będzie najlepiej. W ogóle to jest taka trochę dziwna droga, ale to nic, bo ona w sumie jest taka jakby dwupasmowa. Ale myślę, że do klimatu i raczej chyba takich dróg nie było, więc myślę, że jestem jednym z pierwszych, który takie drogi gdzieś tam powiedzmy robił. O, powiedzmy tam teraz większe dziury są, czy coś takiego, nie? Nie no, ta jesień tutaj na Easter to jest kozacka, naprawdę jaram się tą jesienią. Robi się fajnie. No. No cóż jeszcze mam wam powiedzieć? A propos streamów, bo streamy też niebawem gdzieś tam uruchomię trochę częściej niż wcześniej. Bo jakby mało ich jest. To oczywiście one wrócą tylko w momencie, kiedy sobie jakby skończę ten challenge daily, bo na razie jesteśmy codziennie, a potem planuję tak 3-4 razy w tygodniu robić odcinki, więc wiecie, daily bardzo fajnie wpływa na kanał, widać, że to jest no, spory taki boost, nie? I też dużo osób nowych przychodzi, więc fajnie. Ten kanał po prostu sobie troszeczkę, to by nie było, odżył, więc cieszę się, jaram tym się, bo naprawdę daj to kopniaka do działania, co nie? Tylko najgorsze, że jak się czasu trochę też nie ma, już nawet to nagrywanie to jest trochę średnio, a wiecie, jestem nagrywam specjalnie na zapas tylko po to, żeby mieć powiedzmy kilka dni wolnego od tego nagrywania, bym mógł sobie porobić mapę, nie? Na przykład, nie ma co ukrywać, dzisiaj oprócz tego odcinka planuję się nagrać tak, nie wiem, z 2, nie? Żeby mieć te 3 nagrane i żebym mógł sobie mapę trochę porobić, bo sporo błędów sam znajduję, testerzy sporo błędów znajdują. Raczej takich niedoróbek, co prawda, ale no te błędy, co by nie było, jednak istnieją. Ten błąd i występuje. No i trzeba to po prostu poprawić, żebyśmy mieli po prostu grę, mapę, która nam będzie działała bez szwanku, nie? A nie taką mapę, która gdzieś tam powiedzmy nam będzie lagować, coś się nie działać i tak dalej, nie? Więc wiadomo, trochę to jest przy tym pracy, nie? Żeby to zrobić jak trzeba. Chociaż też tak niejednokrotnie mówiłem, tak, pewnie największymi testerami będziecie po prostu wy, jako społeczność ludzi, którzy będą tam gdzieś coś szukać, więc od razu mówię, jeżeli mapka wyjdzie tam gdzieś w przyszłości, no to bardzo bym was prosił o jedną rzecz, żebyście po prostu wszystko notowali, zapisywali, robili screeny i wysłali mi to gdzieś tam powiedzmy na fanpage'a. Ja potem z tego już zrobię sobie jakiś pliczek, który będzie takim jakby hotfixem do... będzie hotfixem do mapy, nie? Czyli wiecie, no chcemy zrobić dobry produkt wspólnie, w sensie ja chcę zrobić dobry produkt przy waszej pomocy. No i chciałbym, czy paliwo jest zalane? Patrzcie, na błędach trzeba się uczyć, na błędach, szkoda, że swoich, no ale trudno. Więc chciałbym, żeby ten produkt był dobry i żebyście wy w tym brali czynny udział, co nie? A ja tak się zaklinam, że zrobię, nie zrobię, nie? Wiadomo. Okej, wiecie co? Ja nie wiem przypadkiem, czy ja tutaj nie mam w tym garażu beczki z przodu. Jest beczka, o, to sobie podejdziemy pod beczkę w takim razie. Słuchajcie, cofniemy sobie troszeczkę. Zapinamy beczkę i ciśniemy, nie? Beczunia będzie, o, pies lata sobie jak zwykle. Ach, to głupas. No nie zabiorę ci, ziomek, ej! Nie zabiorę ci, no, no widzicie, no. Chcę na drogę. O, beczka mi się skończyła. Oliwa już nie ma. No to lipa. Dobra, my sobie cofniemy. I ruszamy oczywiście dalej w bój. Bój. Tak, najbardziej. Lecimy na pole nowe, w sumie, znaczy nowe, na pole, na które mało jeżdżę. Gdzieś tam. O, znowu zielak. Tak, ostatnio dużo osób tam gdzieś oznacza miejsce, znaczy minutę, w którym jest zielak. W sensie samochód zielony, nie? No ale ja tam mówię, że zielak, bo wiadomo, to jakoś tak pasuje fajnie. No i też jak macie integrację z tym, nie? No więc tak, gdzieś tam ten zielak sobie tam pomyka po tej mapie. Fajna sprawa. Jest, te kolorki są naprawdę piękne, nie? Ja dopiero teraz oglądałem, jak to super wygląda, nie? Tak naprawdę. Wow. Wow. Naprawdę jest kozackie. A co najlepsze, ja w ogóle nie ruszałem tego sezonu. W tym sensie, że totalnie nic nie ingerowałem. Powiedziałem sobie, dobra, niech to jakby... Chciałem coś zrobić, ale za naskiem, jak graliśmy sobie na serii na tropie kręgów w kukurydzy, okazało się przypadkiem, że te tekstury nie są od tej mapy, tylko są w sezonie. Więc fajnie, bo sezon na bieżąco aktualizowany. No i daje nam też taki przesmak, nie? Tej takiej niepełnej jesieni, taki dopiero, wiecie, początek jesieni, nie? Że te liście żółkną, a nie są od razu, wiecie, całe pomarańczowe, nie? Rude i w ogóle. Więc super. Bardzo dobrze to wygląda. Bardzo się, że takie coś jest tutaj dodane. Dobra, oczywiście już pewnie wiecie, na które pole jedziemy. Jedziemy na tamto duże pole. Tamto pole, które ma... Ile ono ma w ogóle hektarów? Bo jestem też w sumie ciekawy. 0,85. Kurczę, powiedziałbym, że ma więcej. No ale dobra, może mi się wydaje, po prostu gramy małymi maszynkami. A też chciałem niedługo sobie troszkę powiększyć te maszynki na trochę nowsze. Więc tak, też nie będę grał tutaj całe życie trzypekiem, nie, czy coś. Bo jeszcze tym to jest fajnie, tak sobie pograć z takimi maszynkami, ale chcę się rozwijać, nie? No chciałem jednak się rozwijać i dojść do wielkich maszyn, takich naprawdę, wiecie, konkretnych, nie? Może nawet zmiana gospod, coś, chociaż wątpię, że jakiś gospodarz się zmieniał. Raczej bym poszedł w tą stronę, że bym po prostu to rozbudowywał, co nie? Coś w tym stylu, raczej bym to zrobił. Chyba tak będzie po prostu najwygodniej nam, nie? Nic sobie nie było. No, też wiecie, przed nami niedługo budowa silosu na kiszonkę, budowa wiaty się szykuje. No troszeczkę zmian będzie tutaj takich, nie? Takich zmian, które wpłyną nam na wygląd gospy. Okej. No i dobra, opuszczamy i lecimy. Raczej nam to długo nie powinno zająć, ponieważ jak wiecie, brony są dosyć szerokie, więc myślę, podobna ilość czasu co tam na tamtym polu nam zajmie. Mam taką nadzieję. Ej, naprawdę, kurczę, nie gramy sobie w ogóle i teraz jak widzę takie drobne zmiany, to się tak cieszę, że fajnie, nie? Fajnie, że takie coś jest. Super. Mega fajna sprawa. No i jakoś tak sobie polecimy. Chciałem też właśnie robić taki myk, że po prostu wam przed każdym odcinkiem coś robić jakby mikro rzecz i potem chodzić do jakiejś nowej rzeczy, w sensie tej głównej rzeczy na odcinku. Czyli właśnie, nie wiem, tam gdzieś na przykład było wejazd po marchewkę, nie? I potem powiedzmy jakieś tam siewy, nie? Czy tam... Siewy? Obornik był chyba przy siewach, chyba tak. No, więc takie też chciałem robić, ale też nie zawsze gdzieś tam jakby pomysł mi na to wpadnie, a nie chcę jakoś tam też tego tak planować, tego tak spontanicznie, to lepiej wychodzi. No teraz akurat mam zaplanowane, żeby zrobić kupno tych zwierzątek, ale raczej zaczniemy po prostu od tego momentu, kiedy będę już jakby w drodze, nie? Niż tak, trzeba wyjazd, przyjazd, bo to no, czas, chociaż szkoda marnować czasu, nie? Trochę szkoda ten czas marnować. Dobrze. Już sobie też z wami porozmawiać. Mam chyba jakiś temat jeszcze do rozmowy, ale troszkę mi się zapomina. Najgorsze właśnie w tym w serii singla jest to, że jestem sam, nie mam do kogo mordę odezwać, muszę sam sobie udawać, że do kogoś mówię. I trochę to jest średnie. Pomimo to... I gdzieś tam zawsze widzę, że jesteście to serio zaangażowani i że potraficie jakiś tam w miarę fajny komentarz konstruktywny napisać, który miło się czyta. No ale to są oczywiście głosy, może nie tyle co hejtu, ale takie, a miałeś tego nie robić, a robisz, miałeś robić tak, a nie robić, nie? Czy tam coś. Dlatego tam teraz włączyłem czas na 15, znaczy na 5, żeby tak grać na tym czasie, nie? Żeby było czuć, że ten dzień tam powiedzmy gdzieś mija tak naprawdę, bo wiecie jak to jest z dniem farmingu, nie? On jest albo szybki, albo gdzieś tam albo wolny strasznie, nie? No to akurat postawiłem troszeczkę tak, żeby przyspieszyć, bo farming sam sobie jakoś tak nie wiem ile trzeba grać, żeby poczuć, że jest dzień i noc w tej grze, nie? No, to jest jakiś tam też wielki problem. Okej. W ogóle na tym polu będę prawdopodobnie siał to właśnie przężyto, tylko do końca jeszcze nie wiem, czy na pewno jakieś opryski będą się robić przed zimą. Właśnie, dajcie mi znać, czy jakieś opryski przed zimą trzeba robić, czy jakieś nawozy, bo w sumie nie wiem, a warto byłoby się myślę dowiedzieć, nie? No to takie pytanko ode mnie dla was. Nie, ten szybek stara kozacka wygląda, nie? Po tym remoncie jest cudowny po prostu. Jaram się, wtedy miałem okazję, że miałem okazję tego trzepeka tej ogarnąć sobie teraz, nie? Na tym... na serii, bo fajnie wygląda. No też coś nowego jest, co by nie było, nie? Więc fajnie. Ponoć jakaś dobra 30 wychodzi, w sensie ma wychodzić. Ktoś tam robi, znaczy ktoś tam, wiem kto robi, ale też nie chcę wam mówić, bo zaraz pójdziecie do niego, będziecie pisać kiedy. Więc na razie nic nie mówię, ale będzie ponoć coś fajnego. I też jakieś kilka mapek fajnych wyszło, więc nie możecie dawać znać, jaką mapkę tam teraz sprawdzić, ocenić, coś teraz powiedzmy coś nowego, coś świeżego. bo długo tej serii nie było, a myślę, że sprawdzanie map jest serią fajną, ponieważ możecie sobie wrócić do tych odcinków w momencie, kiedy szukacie jakiejś mapy. To na przykład wklepujecie sobie tą mapę, nazwę tej mapy i dopiszecie Riot sprawdza i macie wtedy od razu recenzję tej mapy, nie? Więc to jest fajne, bo wiele właśnie głosów do mnie takich dochodzi, że myślą mapami, potem nie mogą jakby wiedzieć, nie mogą zobaczyć, czy jest spoko, czy nie spoko, czy warto pobierać, czy nie warto. No i wchodzą sobie i jakby patrzą u mnie na te odcinki, nie? Dobrze jest czasami takie mapki gdzieś tam też posprawdzać. Ohoho. Wybaczcie, trochę się mało spałem. W sumie jak co 2 tygodnie się mało śpi, bo raz mam do pracy mam na pierwszą zmianę, a raz mam do pracy na drugą. Teraz są na pierwszą, co znaczy tylko to, że fakt, że wychodzę wcześniej z pracy, to nie oznacza, że się wyśpię, bo się nie wysypiam, bo powiedzmy wstać się o 5, nie? I to jest trochę słabo. No ale potem się przychodzi, jakoś tam siadę do tego kompa. Powiedzmy już jakaś tam chęć do tego nagrywania jest. No, to mam też, że wam film w takich godzinach raczej porannych, żebyście po prostu mieli co oglądać, powiedzmy, na nudnych lekcjach. Jak wam jakaś lekcja nie siada, to są możecie wybrać Rajcika i on tam ma, wiecie, on wam tam pokazuje fajną serię, nie? Bo trochę ja tak z trzeciej osoby, ale to nawet spoko w sumie tak raz na tak pojeździć, nie? Ileż można tak wycisnąć. A i tak troszkę ta seria jest taka bardzo realistyczna się robi, co w sumie spoko jest, nie? Ale jakoś tak też nie chcę specjalnie w taki realizm popadać, bo zaraz tam ludzie są, a żeś kurde kupił to mogło być lepsze, albo że jest tuningował Belarusa na MTZ, który jest w realu gorszy, czy coś, nie? Wiecie, chodzi po prostu o jakąś zmianę, żeby coś pokazać wam nowego, a nie tylko to samo, nie? Więc no jakby ja do tego podchodzę tak trochę wizualnie, co nie? Nie jest to Realne Gospo, więc nie musicie mi tego tutaj zarzucać, że coś tam robię źle, co nie? Znaczy warto, że to mówicie, bo mogę sobie jakieś tam wnioski wyciągnąć i dać tam na przyszłość na to zwracać uwagę, aczkolwiek specjalnie jakoś tam się nie przejmę, ponieważ o co by nie było, zamysł tej serii troszeczkę jest inny niż na serii Realne Gospo, nie? A Realne Gospo myślę wróci na pewno za jakiś czas, tylko to musimy trochę poczekać, nie? Wiadomo. No i też coś, może jakaś fajna mapka wyjdzie, to się wtedy zacznie grać, nie? No jak na razie mam zarąbistą mapę właśnie teraz i czekam sobie. Gram sobie na niej, co nie? No ale tak całkiem serio, to myślę, że Eastern takim jest moim projektem życiowym, który to właśnie ten projekt daje tyle radości, bo na każdym save'ie gram inaczej. To myślę, że tutaj gram z wami na takich polach, takimi maszynami. Na serii z multiplayer gram innymi maszynami na innych polach, nie? Tam jesteśmy troszkę bardziej rozbudowani, tam myślimy troszkę inaczej. No i tam już gruby hajs się przelewa, nie? Znaczy jeszcze średni, ale będzie gruby hajsik. Więc super sprawa, nie? No i też ciągle gdzieś tam jestem zestresowany tym, że tego farminga po prostu trzeba, czy tą mapę do farminga trzeba skończyć, nie? Jakoś tam już powoli zacząć pracę męczącą robić, bo właściwie już mapa jest jakby grywalna, ja mogę wam już teraz dać taką jaka jest, ale no Modhub mi powie, no co ty gościu, takie coś tam dajesz, coś nawet nie jest przetestowane w ogóle, nie? Więc muszę troszkę sobie to poprawić, ale no nie ukrywam, że już chciałbym wam gdzieś tą mapę wydać w najbliższym czasie, bo już chcę, żebyście sobie po prostu ograli, pobawili się tylko jak się da na niej i no, żebyście po prostu się umieli, nie? Bo i tak długo czekacie, też długo czekałem. No tylko jakby ja mam tą robienie map, ma to do siebie, że bardzo mało na nich gracie i sprawiają wam mało przyjemności, na przykład ja mam tak mam, że mi to sprawia mało przyjemności, ponieważ znaczy akurat teraz jest trochę inaczej, ale zawsze jest tak, że na przykład gramy na jakiejś mapie, na przykład nie wiem czy to było na kolonii, grałem sobie i widzę jakiś błąd, nie? I mi to już kurczę wkurza, bo ja na przykład jak gram na innych mapach, widzę jakieś błędy, to te błędy strasznie mnie od tej mapy odstraszają, co nie? Nie potrafię po prostu grać na mapie, która ma jakieś błędy, a nawet jeśli nie ma, to dobrze, żebym po prostu nie wiedział, bo sama świadomość moja tego, że na mapie jest jakiś błąd i coś takiego, no mnie od razu odrzuca, nie? Więc mam tutaj tak, że widzę jakieś błędy i kurczę mówię, nie no szkoda, nie? No ale czemu ja tak ziewał? O zagra. Mam też nadzieję, że poprzez to właśnie, że widzę te błędy, poprawię sobie i będę potem grać bez tych błędów, nie? Chyba rozumiecie, o co mi chodzi. Mam nadzieję, że tak, nie? Okej. W sumie bronowanie polega między innymi na tym, żeby mało kiedy opuszczać te brony i właściwie tak naprawdę tylko jeździć z opuszczonymi, nie? Żeby te grudki porozbijać. No chyba, że mamy to jakieś, nie wiem, ściernisko, gdzie leży sieczka, albo tam jakieś chwasty się zaplątały, no to wtedy się to teraz na jakiś czas podnosi te brony, żeby troszeczkę je jakby pozgrabiać, co nie? Pozgrabiać w jedno miejsce i potem gdzieś, nie wiem, wynieść na miedzę czy spalić po prostu, nie? Różnie co mi to gdzieś tam bywało. Okej. Dobra, i tu jeszcze trochę orki zostało, więc sobie też tutaj dokończymy. Dobra, oczywiście wywieźmy sobie to całość na drogę. Elegancko. Załadujmy sobie całość. No i dobra. I lecimy na chatę. Wracamy na chatkę. Oczywiście godzina jest tutaj teraz, proszę was, 12:52. No to fajnie, fajnie, fajnie. Kolejny odcinek my się zaczniemy już w nowym dniu raczej. Więc to w sumie był dzisiaj taki plan, to plan na dzisiaj. Kolejny pewnie się będzie widzieć, jakiś tam może siewy ruszą. No nie ukrywam, że fajnie byłoby też tam te siewy rozpocząć w jakiś sposób. Co to ma być? Że te siewy byśmy rozpoczęli sobie, ale 3 peki może teraz, nie? Bo ostatnio siali sobie tym. Sialiśmy sobie MTZ-em, to dzisiaj pojedziemy sobie posiać po prostu, czy dzisiaj tylko w kolejnym odcinku posiać 3 peki, nie? Myślę, że będzie fajnie, będzie spoko. Krajobrazy fajne są, nie? Całkiem młodzieżowe. A właśnie coś wymyśliłem, ale to w sumie spoko, to będę miał na kolejny odcinek. W sensie coś fajnego, co uważam wam się spodobać. No, zobaczcie sami. Niebawem. I zanim spoileruję, to już propozycja, którą kiedyś tam wrzucałem na streamie, i wy też ją tam podsłaliście w komentarzach, więc fajnie, że oglądacie. A też się to wszystko zobaczy na bieżąco, nie? Jakoś tam w odcinkach po prostu. Patrzcie, czy te brony za bardzo nie wystają, ale w sumie to chyba spoko, nie? Chyba za bardzo nie wystają. Panie. Panie. Fajnie. Kurczę. Suchy i Gracjan robią taką robotę. Zobaczcie, jaki to jest piękny model. Najlepsza 30-ka. 30. 60. 3 pek. Gruz, złom i tak dalej. Jakie powstało? Naprawdę kozackie to jest. Szanuję mega, nie? Mega, mega, mega. Bardzo dobrze to wygląda, nie? Fajnie, to też. Tu w ogóle też są 3 gospy grywalne. Jak będziesz tam ktoś kiedyś chciał sobie save'ika odpalać, to można tam grać, nie? Tylko są bardzo ciasne, ale są spoko. Ja myślę, że gram na takim gospie, który jest najbardziej rozwojowe, takie nastawione na rozwój. Jest jeszcze jedno, takie powiedzmy po sąsiedzku, trochę dalej, ale jest spoko. No i to ostatnie oczywiście, nie? Które tam mam na streamach. To już wiadomo, raczej niewiele muszę mówić, nie? Dobra, my sobie zajedziemy na gospodarkę. I cóż, bardzo wam dziękuję za ten odcinek. Super, że tutaj byliście. Miło mi się do was mówiło i zapraszam na kolejne odcinki, których też nie będzie brakowało, bo kolejne już są jutro na kanale, nie? Już tam, więc oglądajcie, zostawiajcie łapki w górę, subskrypcje, followki na Twitchu. Tymczasem dzięki za uwagę, trzymajcie się, no i cześć, pozdro.